Sieman Goldziska, z tej strony Metsu witam was w kolejnym odcinku z kariery Kylianem Mbappé. A dzisiaj czekają nas dwa mecze w Ligue 1, pierwszy z Marsylią, a drugi z Dijon. Dijon to jedna z najsłabszych drużyn, więc tam powinniśmy sobie trochę postrzelać, tylko mam nadzieję, że trener nie zlekceważy naszego rywala. No Marsylia radzi sobie dość dobrze, ósme miejsce, Dijon zajmuje 20. lokatę, jest czerwoną latarnią ligi. Ale pierwszy mecz gramy u siebie z Marsylią, skupmy się na tym spotkaniu. I co tu dużo mówić? Zaczynajmy! Jak widzimy tutaj ładnie nasz obrońca opanował piłkę i szybko zagrywa do Kamila Glika. Glik ładnie wziął dwóch zawodników na plecy i odgrywa. Fabinho, Mbappé, Kylian Mbappé, tutaj do, Ber... do Bakayoko, Bakayoko, do Lemara, Lemar, Falcao. Świetna seria podań Lemar wypuszcza Mbappé, ale niestety Mbappé trafia prosto w bramkarza w idealnej sytuacji. Bakayoko ładnie dojrzał Kylian Bapem, Bape szybko odgrywa do Falcao, Radamel Falcao dojrzał George'a, George, George dom Bapem kapitalnie tutaj drybluje, ale niestety traci piłkę na rzecz Sakaja. Zakaj wybija piłkę do boku, tutaj jest Tuwę, ładnie odgrywa do Serticia, Sertic jest szansa na kontrę Marsylii, Sakai traci piłkę w nieodpowiedzialny sposób, Lemardo do Kylian Mbappé, Kylian Mbappé znów traci piłkę. Zamieszanie w polu fatalny błąd obrońcy i 1 do 0. Ależ kapitalnie ten indywidualny błąd obrońcy wykorzystał Kylian Mbappé. Mimo iż pomylił się już dzisiaj w bardzo dogodnej sytuacji, to tym razem nie zamierzał marnować okazji. No, powiem szczerze, nie spodziewałem się, że tutaj będzie w ogóle okazja bramkowa, a jednak była no. Tutaj bramkarz raczej większych szans nie miał, bo nie mógł się spodziewać, że obrońca w tak newralgicznym miejscu na boisku straci piłkę. No, zobaczcie, nie wiem co się tutaj stało, czy miał jakiś zawias mózgu, czy co, ale to nas nie interesuje. Najważniejsze jest to, że zdobywamy bramkę i prowadzimy w tym momencie 1 do 0. Jak widzimy 76 minuta, Dirar ładnie rozpędza się tutaj skrzydłem, ależ kapitalny raid jest praktycznie nie do, do zatrzymania. Dirar, zobaczmy czy zdecyduje się na centrę, tak jest centra na Mbappe, ale niestety obrońca wygrywa ten pojedynek. Baka oko do Mbappe, Kylian Mbappe ładnie się tutaj urwał pomocnikowi, jest w polu karny, będzie uderzał, ale niestety kapitalnie Rolando go powstrzymał. Jeden z największych trollów w starych FIFA, jeśli chodzi o paczki, powstrzymuje Kylian Mbappe. No i koniec spotkania, wygrywamy 1-0 po bramce Kylian Mbappe, bardzo fajny występ, szkoda tylko tej jednej zmarnowanej sytuacji, bo była dużo prostsza niż gdy Kylian Mbappe zdobywał bramkę, ale niestety ją zaprzepaścił, ale taki jest już młody piłkarz, bardzo chimeryczny, jeśli chodzi o ocenę 7,7, myślę, że powinna być odrobinę lepsza. Tutaj do teraz nie wiem jakim cudem obrońca mógł sobie pozwolić na taki błąd w polu karnym. No, a potem to już była formalność wykończyć tą akcję. Bramkarz odsłonił praktycznie całą bramkę, no ale zachował się dobrze. No, nie mógł się spodziewać w tej sytuacji strzału, bo tutaj obrońca powinien piłkę wyekspediować daleko na aut albo przed siebie, no cokolwiek, ale nie tracić ją. No, tutaj więcej pozytywnych opinii niż negatywnych na temat gry Mbappe, co mnie cieszy. Statystyki na korzyść Monako, Marsylia nawet nie stworzyła sobie jednej ciekawej okazji. Graczem meczu Lemar. Zasłużenie asysta przy bramce Mbappé. Zero interwencji Subasycia, jedna Pele. Za duże roboty bramkarze w tym spotkaniu nie mieli. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Zwycięstwo to na pewno cieszy. Fajny początek odcinka. Awansowaliśmy na drugie miejsce w ligowej tabeli wyprzedzając Lorią. No ale ta ekipa ma jeszcze zaległe spotkanie, więc może nas wyprzedzić. No, Olympic Leon ma dwa zaległe spotkania. Nie wiem co się tutaj dzieje, że tyle kolejek się nie odbyło. Pajet jest obecnie najlepszym strzelcem. Drugie miejsce Mbappe, najwięcej asyst Cornet. Zobaczmy jak tam czyste konta. Najwięcej Subasic, drugie miejsce Lopez. No i to są te najważniejsze tutaj klasyfikacje. Reszta raczej chluby nie przynosi jeśli chodzi o żółte i czerwone kartki. Przechodzimy dalej. Teraz gramy z Dijon, czyli najsłabszą, drużną flikę. No ale wiadomo takiego rywala nie można lekceważyć, bo to się może dla nas źle skończyć. Często właśnie z takimi drużynami się traci punkty, ponieważ myślisz już przed spotkaniem, że wygrałeś, a takie myślenie nigdy nie jest wskazane. Overall wyższy to na pewno cieszy 84. To już jest naprawdę solidny overall. Myślę, że w zimowym okienku transferowym spokojnie możemy spróbować swoich sił w innej lidze. Raczej bym planował na zasadzie wypożyczenia, bo to jest chyba bardziej wskazane na tym etapie kariery. Gramy na wyjeździe. Tak naprawdę gospodarze nie mają nic do stracenia. Każdy punkt będzie dla nich sukcesem. Zaczynajmy to widowisko. Jak widzimy, to właśnie gospodarze atakują Balmont. Ładnie opanował tutaj piłkę i kontrolują cały czas w środku pola. Hon na skrzydło. Hon jeszcze utrzymuje się przy piłce. Zobaczmy, czy będzie uderzał. Tak jest, ale ten strzał jest blokowany. Jeszcze tutaj Diony, ale uderza prosto w sy! Bardzo pewnie nasz bramkarz broń ten strzał. Hon ładnie tutaj biegnie z piłką, Hon rozpędza się. No my do tej pory nie stworzyliśmy sobie żadnej ciekawej okazji do zdobycia bramki. Diony ładnie tutaj odgrywa, Hon jeszcze na skrzydło, Samartino, Samartino centruje, ale Balmont w idealnej sytuacji nawet nie trafił w światło bramki. Ja się nie dziwię, że Dijon jest czerwoną latarnią ligi, jak nawet takiej sytuacji nie mogą wykorzystać. I będzie rzut autu dla Dijon. Szybko tutaj wznawiam grę. Zobaczmy, czy będzie jakaś centra w pole karne. Na to się wszystko zapowiada, jednak nie na krótko. Jeszcze okazja, ale świetnie, broń to sy. I będzie tylko rzut rożny w 90 minucie. Nasz bramkarz chyba ratuje nam remis. Raczej nic więcej w tym spotkaniu już się nie zdarzy. No i koniec spotkania: remis 0 do 0. Szkoda straty punktów, no ale ciężko było w takim składzie cokolwiek uzyskać jakiś korzystny rezultat. Przez większość spotkania obok Kyliana Mbappé grali głównie rezerwowi i kreatywność w ataku pozostawiała naprawdę sporo do życzenia. Praktycznie Mbappé nie miał ani jednej okazji, by zagrozić rywalowi. No Nie miał mu kto podawać tak naprawdę, a sam napastnik meczu nie wygra. No Monaco nawet strzał w tym meczu nie oddało, po prostu dramat. No tutaj widzicie, kilku ciekawych piłkarzy jest, no ale oni się pojawili głównie przez zmiany w zespole. Sy, 3 interwencje, Leroy zaledwie 0. No co miał bronić, jak my nie oddawaliśmy strzałów? Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Sensacyjny remis, tak naprawdę. Druga drużyna w tabeli remisu jest outsiderem ale jak trener wystawia tak katastrofalnie złożony skład, w którym w ogóle nie było kreatywnych piłkarzy, no to ciężko było coś stworzyć, tak naprawdę grali sami rezerwowi. Tak nie można postępować. To są rozgrywki Ligue 1, rezerwy to sobie można w pucharze wystawić, ale nie w meczu zrywany, który tak naprawdę jest zdeterminowany, bo każdy punkt dla niego jest na wagę złota. W następnym materiale czekają nas mecze z Bastią i Borussią Męsień-Gladbach. Jeden mecz w Likę, jeden w Lidze mistrzów, ostatnia kolejka w Lidze mistrzów zadecyduje o tym, czy gramy dalej w tych rozgrywkach, czy żegnamy się z europejskimi pucharami. Więc jak coś ludziska już wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!